Witam, witam, dzień dobry. Niech nas na śniadanie nie zjedzą bobry. Z tej strony RPG Nerdo, a to jest odcinek z gry Celeste. Po niemal, kiedy to było, po wielu miesiącach, od kiedy przestałem nagrywać, miałem swój taki powód, dla którego nie nagrywałem, ale spokojnie. Już teraz będę nagrywał z powrotem. Przede wszystkim chciałem was przeprosić. No, w sumie nie wiem, co wam mogę powiedzieć. Powinienem chyba wyjaśnić, dlaczego. Dlaczego przez tak długi czas mnie nie było. No, niestety... Czekajcie, bo muzyka jest za głośno dla mnie. Nie było mnie przez długi czas, dlatego że no zaczęły się studia, nie? Cały ten stres i to wszystko. No i niestety no już byłem zbyt, jakby to wam określić, zajęty. A teraz już chyba sobie to wszystko rozpracowałem i wiem mniej więcej jak... O, zapomniałem. Teraz już wiem mniej więcej jak to wszystko pogodzić. Nie będę nagrywał codziennie tak jak kiedyś, bo nie dam rady niestety. Ale będę robił filmiki co tydzień. Przynajmniej jeden. Czasami może się trafi drugi, jak będę miał jak, nie? Jak będę miał jak masło maślane. W każdym razie, no zrobię tak, żeby wszystko to pogodzić. I żeby więcej tak długich przerw nie było. Powodem, dla którego jeszcze nie było mnie przez tak długi czas, było to, że pracowałem nad własną grą. No i oczywiście robię to dalej. To jest ogromny projekt. Mogę wam zamieścić nawet link w opisie do tego, do tej zapowiedzi. O, do zapowiedzi z tej gry. No, mam nadzieję, że mi się uda ją wykonać. Wykonać to na pewno, tylko pytanie, czy... pytanie, czy zrobię ten... Czy będzie ona dobra? Nie, co ja zrobiłem? Czekajcie, bo sknociłem robotę. Jak to się robiło? Nie, trzeba było chyba nacisnąć przycisk skoku. No tak, tam jest miejsce. Tylko... Dobra, zaraz to ogarnę i będziemy w domu. Dobra, już wiem. Trzeba nacisnąć to w momencie, kiedy już wygniemy to. Tą chmurę. Widzicie, co się dzieje z człowiekiem po długiej przerwie w graniu w takie gry. Dobra. Teraz ogarnijmy, jak się tam dostać, aby nie zginąć. Zaraz wrócę do tematu mojej gry, nad którą pracuję. Tylko... No tak, ta gra, nad którą robię, to jest gra w RPG Makerze VX6. Pracuję nad nią już od dość długiego czasu. To będzie mieszanka horroru z elementami walki, fantasy. I na czym ona będzie polegać, to na tym, że trafiamy do jakiegoś świata, nie?
do świata kreskówkowego, który bardzo szybko się okazuje, że stanowi dla nas spore niebezpieczeństwo. I po prostu dzieje się w nim coś bardzo niedobrego. A naszym zadaniem jest znaleźć powód i go wyeliminować. Aj, sknociłem robotę. Ta. Truskawkę zdobędę, nie martwcie się. Nie ma takiej możliwości, że jej nie dostanę. Tak to trzeba było zrobić. Tam chyba się nie da dostać na drugą stronę. Nie? Zobaczmy. Nie, tam nic nie ma. Ups. Dobra. Poczekajmy, aż się odnowi. Ta. I'm still worthy of this game. Najwyraźniej. Lepiej się nie będę wypowiadał, dopóki... A, tam jest truskawka. A, no, dobra. Chyba ogarniam, o co biega. Nie, tak tego nie mogę zrobić. O! Dobra. Chyba przekombinowałem robotę. Ta. I tu też to zrobiłem. Albo raczej tym razem nie przekombinowałem, tylko... Dobra. Nie, przy tej grze się nie da zdenerwować. Ja tak jak mówiłem, właśnie to są takie powody, dla których nie nagrywałem. To, że pracowałem nad grą i to, że miałem studia. Dobra, to było przegięcie. Aj. Dobra, to nie było zamierzone. Studia, gra. Ale teraz już jestem z powrotem i zamierzam nagrywać. Tym razem już postaram się czytać creepypasty, bo na laptopie to ciężko nagrywać i jednocześnie grać z paru nieprzyjemnych powodów. Nie, czekajcie. No ciężko na laptopie jest nagrywać. Tak po prostu. I będą to creepypasty. Ale gdzie nie będzie, tam po prostu... Znaczy w weekendy, nie? To możecie się spodziewać filmików z gier. Dobra. Tu definitywnie nie było, co chciałem zrobić. Czekajcie. Dobra, już wiem, o co biega. Aj, zepsułem. Już nie uratowałem sprawy. Aj.
Ej. Dobra. Przeginam. Prawie. Tylko nie w ten sposób. Tak w ogóle. Słyszeliście już o tym wirusie całym? Koronawirusie? Pewnie tak, bo kto o tym nie słyszał? Jak myślicie, dotrze to tutaj? Do Polski? Wydaje mi się, że nie. Ale nie powiem, to jest dość niepokojąca rzecz. O, nie. To jest niepokojąca sprawa, bo jednak ludzie w jakiś sposób na to umierają. I dodatkowo potrafi ten wirus podobno potrafi zabić w przeciągu 4 dni od tego. Od zarażenia, więc. Było to wystąpienia objawów. Jakoś tak to było. No i nie powiem. No, to jest dość przerażające. No, ale. A to jak to jest w Chinach, ten wirus? To kto wie, co będzie. Jak to mam zrobić w ogóle? Dobra, już wiem. Muszę tą przeszkodę usunąć. Niezbyt efektywny sposób, ale mam nadzieję, że działa. Nie będzie działał, bo zepsułem go właśnie. O, dobra, zepsułbym to. A tak już mówiłem, ten koronawirus jest dość. Niepokojącą sprawą, to tyle. Oby to się nie skończyło tym, że komuś coś się stanie, nie, ale. Kurde, co ja gadam za głupoty? Przepraszam was, ale. Mniej więcej co mam na myśli, to że mam nadzieję, że nie dotrze to tutaj. Bo. Już tam robi masakrę. A tutaj, w Polsce? Tutaj nie ma takich środków bezpieczeństwa. O, ukryte przejście. Dobra. Koniec tych wygibajtusów. Co tu jest? Ukryte przejście. W każdym razie. Po prostu nie chcę, żeby to tutaj dotarło, bo będzie makabra. A teraz jakbym też zmienię temat trochę, żeby wam
nie nawijać o tym samym w kółko i Macieju. O nie. Dobra. Co ja tu chciałem zrobić? Chyba wiem, co trzeba. Nie, nie wiem. To było prostsze niż przypuszczałem. Spoko. Wow. Ale wiatr. Jasny gwint. A, ale jej doskok wszystko przeskoczy. Chyba. Czekajcie, jak to mamy zrobić teraz? Na pewno nie tak. Na pewno nie w ten sposób. Już wiem. Nie, nie wiem. Wiem, jak to zrobić, ale... Ale nie potrafię tego wprowadzić w życie. No. Typowa... Typowe błędy YouTubera. Jest. Mamy truskawkę. Teraz tylko się dostać tam na drugą stronę. Z przeciwnym znakiem, rzecz jasna. Chyba nie tak to mieliśmy zrobić, ale... A to tylko mi się tak chyba wydaje. Jakbym ja teraz skoczył tak. Aha, dobra. Zwiewa mnie. A teraz skok skopałem. Jestem zarąbisty. Z prawy wyszedłem, kurde, na stałe. Jeszcze raz. Czemu to nie chce skoczyć? Nie, to dziadostwo mnie konfunduje trochę. Kurde, nie wierzę. No i patrzcie, no. Patrzcie to. Ta, muszę być szybszy na pewno. O wiele szybszy niż to.
Ta, trzeba tak zrobić, a nie to co ja. Na pewno nie w ten sposób. Kurde. Czemu ten wiatr tutaj taki porywisty daliście? Dobra. Nie mogę uwierzyć, że tyle problemów z tym miałem. O! Co to jest? No bez takich. O, mogę to rozwalać. Co we mnie tym rzuca w ogóle? Przypuszczam, że to tylko wiatr, ale... O. Way to go! Dobrze. To się da zdobyć, tylko... Tylko, że się tutaj trzeba namęczyć. Przy samym końcu? No dobra. Jak uważacie. Ale... O. Nie martwcie się, jak przywyknę do tego, to już nie będę taki słaby. Oho! Dobra. To już jest przesada. Mam. Kurde. Jeśli chodzi o serię z Kingdom New Lands, to myślę, że będę musiał nieźle ten, bo mi save'y poprzepadały. To będę musiał nadrobić. Ale zrobię to i będziemy nagrywać. Tylko muszę, tak jak mówiłem, nadrobić. Aj. Czemu wiatr na tej górze jest tak uparty, żeby mnie skasować? Oj, no dobra, niech wam będzie. Ach, kurde. Nie. Nie, trzeba tu być cierpliwym.
widzicie tą grę, kurde? Próbowałem je zestrzelić nawet przy końcu. O, teraz nagle wiatr się uspokoił, jak miło. Niech będzie. O! O! To mi się podoba, to mi się podoba. To jest dobre. Ale to, co ja zrobiłem, nie było dobre. A jak coś? Bo wiem, że moje gadanie nie zawsze jest interesujące, ale po prostu będę musiał sobie dopracować tak jakby o czym będę gadał. Oj. Spróbujmy jeszcze raz. Może się da tam radę wspiąć. Nie. Nie wespniemy się. O! To nie jest żaden secret? Szkoda. Nerdom, poczekaj. O, super. Super, że zrobiłem to. Ty, oczy wszystko w porządku? Ale zarąbiście zbugowałem ekran. Tak. Daj mi chwilę. Po takim spadku z takiej wysokości, człowieku, to gondola. Zawsze chciałem pojechać jedną z nich. Wygląda staro, ale chyba wciąż działa. Nie widzę żadnej innej drogi, żeby przekroczyć tę przepaść. Zróbmy to. Ta dźwignia wygląda ważnie. No i jedziemy. Easy every time. Nie wiem, czy to nie było jakieś powiedzenie, więc byłem kiedyś operatorem gondoli, pewnie w przeszłym życiu. Myślisz, że ta rzecz jest bezpieczna? Myślę, że w porządku. No, jak to jeszcze stoi? Jak poszło Soshiro? Miałeś rację. Nie powinienem był próbować mu pomóc. Nie cierpię mówić ci, że już mówiłem, ale powinienem był posłuchać ciebie. Nie jesteś ranny, to się liczy. Powietrze jest takie cienkie tutaj, ledwo mogę oddychać. Dobra, jeśli nie zrobimy selfie na tej rzeczy, będziemy żałować. Nie widzę nawet ziemi przez tę mgłę. Jak wysoko jesteśmy? Mniej panikowania, więcej pozowania. O nie. Co to było? A, wygląda na to, że się zatrzymaliśmy. Jest naprawdę źle. Może jeśli ja... Dobra robota, Tio. Dobra robota. Aż się spodziewałem, że on to złamie. No, to niedobrze. Nie, to nie jest dobrze. Nerdom, wszystko w porządku? Nie, po prostu... Nie, nic nie jest dobrze. Nie mogę oddychać. Masz atak paniki. Dlaczego pomyślałeś, że to dobry pomysł, żeby jeździć tą durną rzeczą? Błagam cię, nie wyładowuj się na mnie. Zostań tu ze mną. Rety. Ta druga osobowość naprawdę robi wszystko, żeby nas dożyć. Mój dziadek nauczył mnie triku na to. Zamknij oczy.
Wyobraź sobie piórko fruwające przed tobą, unoszące się przed tobą. Widzisz je? Okej. I twoje oddychanie powoduje, że te pióro lata. Po prostu oddychaj powoli i spokojnie, wdech i wydech. Aha. Czyli zaraz, czy ja za pomocą C to robię, tak? No. I co, ja to mam utrzymać w tym... O. No dobra, chyba dam radę. Dam radę. Musimy się uspokoić, bo możemy dostać ataku serca. Wiem coś o tym. A co jak wyjadę poza to? A, czyli to się rozjaśnia, dobra. To nie ma, dobra. Czyli wygląda to, że to wszystko w naszej głowie się dzieje tylko. To wszystko w naszej głowie. Widzisz? To łatwe. Tak, ale to nie mogło się dziać w naszej głowie, skoro ta gondola się zatrzymała. Dziwne, że on tych nie widział, macek, ale to chyba... Czujesz się trochę lepiej? Tak, dzięki, że pomogłeś mi się uspokoić. Skąd wiedziałeś, że znowu ruszymy? A, naprawdę myślałem, że mamy ten, że już po nas. O, mój Boże! Spójrz na to selfie! I wygląda na to, że ukończyliśmy chapter, rozdział, który to? I ten Tio. Kurde. Zdobyliśmy niebieskie serce? No tak, racja. Tak, zdobyliśmy je. Ale ile śmierci napakowałem. Co to za miejsce? Wygląda na to jak jakiś kurort albo świątynia. Nie wiem. Zobaczymy to w następnym odcinku. Tym filmikiem rozpoczynamy z powrotem nagrywanie. Postaram się być bardzo regularny. Jeden odcinek na tydzień przynajmniej. Przepraszam was jeszcze raz, że mnie nie było, no ale... Ale wiecie, no ze studiami było trochę ciężko się ustawić. Teraz mam nadzieję już na spokojnie wszystko nagrywać i... Na pewno będzie czytanie Creepypast. Planuję kiedyś... No kiedyś, w najbliższej przyszłości jakieś nowe serie też. Kingdom Newlands póki co nie będzie, no bo muszę wrócić do momentu, w którym byliśmy, ale obiecuję, że jak tam dotrę, to będziemy ten. To praktycznie wracamy do gry. Wykończymy piątą wyspę i szóstą. Celest to jest gra, która będzie na dłuższy czas też, więc... No, mam wiele pomysłów i mam nadzieję zrealizować. A i jeszcze raz wam przypomnę, że w opisie znajdziecie link do mojej zapowiedzi z tej gry. Póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.